oddać swoje życie, żebyśmy wszyscy z ufnością spojrzeli w niebo, spojrzeli na krzyż Pana Jezusa, że na pewno razem z Nim i z Matką Najświętszą dojdziemy do zbawienia. Boimy się na pewno problemów finansowych, kryzysu gospodarczego, inflacji. Wiele jest tych węży, o których najczęściej w mediach słyszymy, i nie ma czasu, by spojrzeć w niebo. Nie ma czasu, by oderwać swój wzrok, by się wyciszyć i spojrzeć na wywyższonego Syna Człowieczego. Jak było na mszy świętej? Super, super, bardzo ładnie, bardzo mi się podoba, super elegancko. Zawsze pani przyjeżdża do Piaseczna? No tak, zawsze jestem, zawsze. Czym jest to miejsce? To jest święte, wspaniałe, cudowne, najpiękniejsze, jakie tylko istnieje. Bardzo pięknie. Nie? Często jest pani tu? Bardzo. Chociaż raz w roku? Jak tylko mogę, przejeżdżam, staję, idę, modlę się do studzienki zawsze. Pani pierwszy raz w Piasecznie? Nie. A dlaczego dziś pani jest? Dlatego, że jest święto chorych, msza dla chorych i co roku przyjeżdżam. Daje to umocnienie? O, jak najbardziej. Na cały rok. Pani często jest w Piasecznie? To znaczy się nie tak często, ale jestem, bywam. Czym jest to miejsce dla pani? Wszystkim. Matka Boska przede wszystkim. Dziś modlitwa za chorych. Tak, no. 81 lat, proszę księdza. Każdy potrzebuje dobrą opiekunkę. To dziś opiekunka cieszy się też, że jest tu. Bardzo się cieszę. Ja tu w ogóle, moja parafia dawna była. Ja z Gniewu my jesteśmy. I tu była nasza parafia. I tu miałam ślub właśnie. Ksiądz Myszkowski nam prawa dawał ślub. Dzieci ochrzczone. A później przeprowadziłam do Gniewu. I także jestem parafianką Gniewu teraz. Ale tak się opiekuje te zawsze. Jak gdzieś jedziemy, to dwójkę. No, ale Matka Boża, tyle łask tutaj wspłynie i tyle, i nam daje tyle siły i zdrowia, że jesteśmy tacy szczęśliwi, że znowu następny rok jesteśmy. I też, żeby się opiekować. Będę się opiekować, dopóki się starczy. Pani z pomocą tutaj musi. Tak, była pani na mszy świętej teraz? Była. I co to daje, przyjechanie do Piaseczna? No, dla mnie dużo, bo niedawno straciłam męża. Pomogła ta modlitwa tutaj dzisiaj? Dużo. Tak, no byliśmy może 2 lata, z mamusią byłam, bo to mamusia moja. Tak. Tak, my jesteśmy gmina Smętowo Graniczne. Dzisiaj dzień chorego, to co mama przywieziona przez panią? Tak, tak, no to znaczy tak, nie do końca wiedziałam, czy to się uda, ale jak weszłam do pokoju, jedziemy do Piaseczna, tak, no i jednak ta Matka Boska Piasecka nas tu przyprowadziła. Bardzo jesteśmy zadowolone. Co pani czuje po mszy świętej? No, bardzo, bardzo się czuję, bardzo dobrze. No i umocniona? Umocniona, tak. Zawsze, jak to się mówi, różaniec zawsze rano i wieczorem mówi. No i pani zadowolona z tego, tak, że przywiozła mamę. Tak, jestem wdzięczna, tak jak mówiła Matce Boskiej Piaseckiej, że dała nam tą siłę, nie jest łatwo w opiece, ale jednak tak miało być i niech tak zostanie dalej.